Dzisiaj ruszył nabór wniosków w miejskim programie dotacji do wymiany źródeł ciepła na nowoczesne, ekologiczne rozwiązania. 8-stronicowy wniosek dla osób fizycznych i krótszy o kilka stron wniosek wymagany od wspólnot mieszkaniowych nie są dokumentami trudnymi, ale mimo to ratusz w tym roku postanowił wesprzeć potencjalnych beneficjentów pomocą urzędników. W prawidłowym przygotowaniu formularza pomagać będą pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska. Warto, zanim trafimy do urzędnika, zapoznać się z formularzami i zgromadzić wymagane załączniki. Nie jest ich wiele, ale są konieczne. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem dotacji. Nasze dokumenty i stan faktyczny weryfikowane będą przez powołaną komisję. Co bardzo istotne, dotacja będzie udzielana w pierwszej kolejności tym wnioskodawcom, którzy zdecydowani są na likwidację systemu ogrzewania opartego na starym źródle i podłączenie domu do miejskiej sieci ciepłowniczej, gazowej, a w dalszej kolejności na wymianę źródła ciepła, gdy nie ma możliwości podłączania nieruchomości do sieci PEC lub sieci gazowej. Wnioski będą przyjmowane do końca marca. Osoby fizyczne mogą maksymalnie uzyskać 6000 zł wsparcia, ale muszą spełnić ważne kryterium dochodowe. Na osobę w gospodarstwie nie może przypadać więcej niż 1100 zł. Im większy dochód na głowę, tym dotacja jest niższa. W przypadku wspólnot dofinansowanie może sięgnąć nawet 15 tysięcy złotych. W obu przypadkach uzyskane wsparcie nie może przekroczyć 70% kwalifikowanych kosztów inwestycji.